Okej. Wow. Przez chwilę myślałem, że kurde tutaj spadnę w dół. To by mi się kurcze pieczone nie spodobało. O, super. Tam nic u góry nie ma. Ty, no gdzie jest ten tajny klejnot? Co to ma znaczyć? Oj, chyba coś pominęliśmy, tak mi się wydaje. Bo to jest trochę aż dziwne, że jego tutaj nie ma. Dobra, tu już mamy checkpoint. O, czekajcie, ktoś dzwoni tutaj do mnie. Tak. Jeszcze nagrywam. A co? Aha. No to... No tak. Dobrze. Jeszcze z psem będę musiał zejść, więc tak będę za 20 minut. Pa. Okej. Dobrze. Dobrze poszło. Dobra. Tutaj robimy sobie platformy. A myślałem, że będzie tak dobrze. A tu jednak nie. A przez chwilę myślałem, że kurde mi się skrzynka zbugowała. Ale na szczęście... Tak się nie stało. A, tutaj TNT było, to nawet nie zauważyłem. Wiecie co, co do tego tajnego, ukrytego klejnocika, to podejrzewam, że on był gdzieś na początku poziomu. A ja po prostu nie zwróciłem uwagi, więc... Będziemy mieli w plecy jeden ukryty klejnot. I... Chyba... O, widzicie, tutaj kurde jeszcze przy okazji sobie niszczyłem te. To bym już kurde mógł sobie pomarzyć o zrobieniu 100%. Na szczęście się zreflektowałem.
O! To był ukryty. Okej. Czyli jednak udało mi się zrobić 100%. O! Maria, jak ja uwielbiam te kurde... Te bomby schowane, kurcze pieczone. Ja to normalnie po prostu mówię, uwielbiam w tej gierce. Ale nie idzie aż tak źle. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. Dobrze, już idę. Dobra, jest ogarnięte. Dobra, mamy to. Teraz oczywiście będzie walka z Luisem, co nie? No jak żeby inaczej, kurde. Ale to jest w sumie krótka walka, więc ogarniemy to. Na spokojnie. Dawaj. W mackę. Dokładnie tak. Luis się oczywiście musiał zdenerwować. A... Okej. I po bosie, a raczej po mini bosie. No to był mini boss, a nie boss. I gitara. Ogarnięte mamy. No, może poza klejnocikiem za maksymalnie 3 śmierci, ale tak to jest w sumie ogarnięte, więc good. Dobra, niestety już nie starczy nam czasu. Chciałbym bardzo jeszcze zrobić jeden wymiar, ale no niestety nie tym razem. Może jutro z rana coś ogarnę w tej sprawie. Tak czy siak, dobra, 66%. Zdobyliśmy praktycznie 11% dzisiaj, 56 na 228, to myślę, że to jest ładny wynik. Następnym razem skupimy się na kaskadach spokoju i na pozostałych, kurde, wymiarach w trybie odwróconym. Tak więc dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Po więcej, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!